Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5. Mam dla was kolejną ciekawostkę, a mianowicie pokażę wam wrak czołgu T-34, który powinien nam, Polakom, szczególnie być bliski. Ja tak naprawdę, będąc na tym złomowisku, nie dostrzegłem tego czołgu, ale dostałem wczoraj dostałem wiadomość od jednego z moich widzów, że oglądał jakiś tam odcinek z misjami pobocznymi i zauważył dosyć fajny czołg, o którym opowiedział mi historię, dlatego też postanowiłem nagrać dla was tą ciekawostkę i podzielić się tą historią, o której mi sam opowiedział. Oczywiście jest to czołg T-34, jak już możecie sami zobaczyć, macie gdzieś pewnie w tle obrazki tego czołgu w rzeczywistości. I był on produkowany w aktualnej Rosji, tak? Wyprodukowano go 44 tysiące, a po II wojnie światowej produkcja także została rozpoczęta w Czechosłowacji oraz w Polsce, bo aż w Polsce wyprodukowano 1400 sztuk, no wiadomo, zdecydowanie mniej, ale też produkcja odbywała się w latach 1951-1957 właśnie w Polsce. Ale co szczególnie powinno nas zainteresować, że ten czołg w wersji z działkiem 76 mm, a potem 85 mm został ukazany w filmie, serialu raczej, który jest jednym z najpopularniejszych chyba polskich seriali, pod tytułem Cztery pancernie i pies. Tak więc Rudy 102, bo tak ten czołg był nazywany, mamy ten czołg w GTA 5. Zastanawiam się tylko, jak ten czołg od nas, czy też od Rosjan, został tu przetransportowany. No, przychodzi mi na myśl tylko jedna tutaj opcja, mianowicie to, że po prostu sprowadził ją Niko Bellic, bo jak wiecie, był Ruskiem, ale no oczywiście to jest tylko taki mały żart, nie wiem jak on tutaj dotarł, ale jest to bez wątpienia właśnie ten czołg. Posprawdzałem zdjęcia i faktycznie zgadza się, tak więc podziękowania dla chyba Wiktora, chyba miałeś na imię Wiktor, tak więc podziękowania dla ciebie, no i trzymajcie się do kolejnych odcinków z GTA 5, cześć!